Szanowni Państwo, informowaliśmy już dużo wcześniej, bo we wrześniu, że założył się taki komitet organizacyjny pomocy Ewelinie Kowalskiej i dwóm dziewczynkom, które pozostały po Krzyśku Kowalskim, naszym znanym zapaśniku. Wy, drodzy telewizowie, okazaliście się bardzo hojni podczas naszej ostatniej zbiórki. Postanowiliśmy zorganizować 21 grudnia o godzinie 16 Mistrzowie Sportu w hołdzie Krzyśkowi. Na którą udało nam się zaprosić osoby znane w Polsce i w świecie sportowym. Między innymi przyjedzie do nas Andrzej Supron, wielokrotny medalista, mistrz świata, medalista olimpijski. Również potwierdził swoją obecność Mamet Kalidow, który współpracuje z zapaśnikami. Nie ukrywam, że dzięki zapaśnikom, kolegom z Olsztyna udało się namówić Kalidowa na przyjazd tu właśnie do Gorlic. Będą również występowali wybitni zapaśnicy, którzy są medalistami mistrzostw Polski, różnych turniejów międzynarodowych, także będzie pokaz zapaśniczy i wiem również, że będą zawodnicy walk K1. Będzie na pewno pokaz walki zawodowego mistrza w kickboxingu, pana Józefa Króla. Oprawę muzyczną tego wydarzenia zapewni nam orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu. Będzie pokaz musztry paradnej. Będzie również przeprowadzana aukcja przez Andrzeja Suprona. Szanowni Państwo, bardzo liczymy na Waszą obecność, mimo że to jest przedświąteczna sobota i każdy z nas ma wiele obowiązków w domu. Liczymy, że gdzieś między karpiem a choinką wesprzecie nas, przyjdziecie, tak aby choć trochę osłodzić święta rodzinie Krzyśka. W imieniu Regionalnej Telewizji Gorlickiej, Gazety Krakowskiej, Oddział Gorlicki, portalu Halo Gorlice, Gorlickiego Zapaśniczego Klubu Sportowego, restauracji Ratuszowa Iwony Budziak i pizzerii Palermo pana Marka Roberta Nowaka, a także Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Patria w Staszkówce zapraszamy Państwa na to wydarzenie. Przypominam, 21 grudzień, godzina 16, Hala Osir. Punktualnie zaczynamy. Krzysztof Kowalski urodził się w 1985 roku. Swoje sportowe przygody rozpoczął w Moszczenicy. Młody chłopiec trafił na treningi Roberta Nowaka. Tu odkryty został jego talent zapaśniczy i został wychwycony jako diament sportowy. Promował sport w gminie Moszczenica. Zdecydowanie zapasy zdominowały jego życie. Był zawodnikiem Gorlickiego Zapaśniczego Klubu Sportowego, gdzie pod okiem trenera Zbigniewa Krasowskiego trenował przez wiele lat oraz Klubu Sportowego Wisłoka Dębica, brązowym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów w Wilnie w 2005 roku, uczestnikiem Mistrzostw Świata i Europy Seniorów, mistrzem Polski Seniorów w 2007 roku. W swojej karierze zdobył dziesiątki medali, tych o złotej barwie jest najwięcej. W Polsce zyskał wszystko, od tytułu mistrza Polski kadetów, juniorów, po tytuł mistrza Polski seniorów. Potem przyszła kolejna zapaśnicza mata Europy i świata, a wraz z nimi następne sukcesy. Wielokrotnie wygrywał w plebiscytach Gazety Krakowskiej na najpopularniejszego sportowca roku. Nawet gdy występował w innym klubie, gorliccy kibice oddawali głosy na niego, bo był ich ulubieńcem i idolem. Wielka nadzieja Polski zapraszał na start Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Bardzo miło jest być
takim gronie tych najlepszych sportowców tutaj naszego regionu, ludzi, którzy wraz z nami cieszą się z naszych sukcesów. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos, wypełnili kupon. Trenerowi, bez którego nie byłoby moich sukcesów, wyników. Panu burmistrzowi za wsparcie finansowe również. I chciałbym pogratulować tej imprezy, tego pomysłu organizatorom. Dziękuję bardzo. Szanowali go trenerzy i młodsi koledzy z zapaśniczej Maty. Był lokalnym patriotą. Zawsze podkreślał, że reprezentuje gminę Moszczenica, położoną w powiecie gornickim. Przyjaciele i znajomi mówią o nim, że był człowiekiem idealnym. Skromnym, zawsze uśmiechniętym. Wzorem do naśladowania, spełnionym sportowo i rodzinnie. Był szczęśliwym mężem i ojcem bliźniaczek, Ewy i Oliwii. Tragiczna śmierć Krzysztofa 22 czerwca 2013 roku przerwała pasmo jego sukcesów, stając się jednocześnie rodzinną tragedią. Córeczki Krzysztofa nigdy nie zaznają ojcowskiej miłości. Jego wizerunek będzie znany jedynie z opowieści, fotografii, dyplomów i medali, a słowo tato nigdy nie będzie przez nie wypowiedziane. Tragedii, jaka dotknęła żonę Krzysztofa i jego córeczki Ewę i Oliwię, nie można cofnąć. Ale możemy wspólnym wysiłkiem złagodzić jej skutki. Nasze małe gesty mogą sprawić, że będzie im choć trochę łatwiej.